Jest poniedziałek, 18 maja. Chryste, prosimy Cię, poślij do nas swego Ducha, aby otworzył nasze oczy, uszy i serca na prawdę, którą nam dzisiaj przynosisz w Słowie Bożym. Duchu Pocieszycielu, Duchu wlej radość w serce me, przyjdź napełnij nas mocą swą. Duchu Pocieszycielu, Duchu wlej radość w serce me, Duchu dawco darów, przyjdź napełnij nas mocą swą. Niechaj spocznie na nas Duch Pana, Duch mądrości, rozumu i męstwa, Duch posłany, by dać nam świadectwo, niechaj sprawi, aby słowo... Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie Paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi, ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem. Jezus na początku działalności cieszył się dużym uznaniem swojej wspólnoty. Gdy odwiedzał synagogi, był proszony o wyjaśnienie pism. Ludzie z pewnością słyszeli o cudach, których dokonał. A jednak pewne szczegóły w jego osobie drażnią i wydają się nie do przyjęcia dla słuchaczy. Dlaczego jego uczniowie nie myją rąk przed posiłkiem, nie poszczą? Czy i ty dostrzegasz w sobie obszary, które opierają się Jezusowi? Co powoduje twoje odrzucenie nauczyciela? Jezus mówi apostołom, że w pełni świadczy o nim dopiero Duch,
którego pośle im od Ojca. W obrazie gołębicy widzimy go już podczas rozpoczęcia działalności Jezusa nad Jordanem. Wówczas słyszymy, że Ojciec ma w tym Synu upodobanie. Spróbuj przyjrzeć się Jezusowi z tej perspektywy. Co Cię w Nim pociąga? Sprawia, że czujesz w sercu pokój i miłość? Poprzez chrzest jesteśmy złączeni z Chrystusem na dobre i na złe. Możemy coraz bardziej upodabniać się do Niego, stawać się Jego uczniami, by poprzez nasze świadectwo wszyscy ludzie poznali miłość, z jaką Bóg umiłował świat. Jaki styl życia musiałbyś przyjąć, aby ludzie poznali w Tobie Jezusa, o jakim mówi Ojciec? Jesteś gotów na takie wyzwanie? Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie Paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem. Porozmawiaj z Jezusem o tym, co dotknęło Twojego serca podczas tej modlitwy. Możesz podzielić się z Nim swoimi wątpliwościami oraz wyznać Mu swoje pragnienia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.